Prawdziwy shinobi posługuje się kunajami, a jeśli nie, to jest to chipa, a nie shinobi. Kunai, nóż używany przez większość ninja oraz emo. Służy także jako nóż do masła i świetna broń do odpierania ataków największych broni w anime. Przykładem jest walka z Zabuzą. Shuriken, czyli broń miotana. Większość ninja używa ich, mimo że gówno robią one przeciwnikowi, który może jedynie poprosić o pocałowanie zraniony paluszek. Ich działanie jest inne. Ninja rzuca shurikenem w twarz innego, ten się pochyla, myśląc, że robi unik i w tym momencie dostaje cios hakiem w mordę. Jest to stara, oklepana sztuczka, jednak nadal wszyscy się na to nabierają. Katana. Broń biała. Wbrew nazwie nie jest elementem garderoby, ale wypasionym mieczekiem do obcinania głów przeciwnikom. Każdy ninja chciałby mieć taką broń, niestety żaden nie chce się rejestrować na Allegro, żeby dokonać zakupu. Nieliczni, którzy ją posiadają, zdobyli ją poprzez zatarcie z prawem, tak jak Sasuke, lub wykorzystanie pomocnych ludzi, czytaj znajomości, tak jak zrobił Dasai. Dwustronny kunai. Robi to samo co kunai, tyle że ten ma dwa ostrza. Dzięki nim emo może ciąć się na dwóch rękach jednocześnie. Futon Shuriken. Nieco większa wersja shurikena. Wygląda jak kosa do obcinania głów, jednak tak naprawdę można po prostu się odsunąć, a on przeleci obok. Jeżeli ninja jest kierski w unikach, pozostaje mu nadzieja, że przeciwnik ma zeza. Wybuchowa notka. Wystarczy narysować kubusia puchatka, a po pewnym czasie notka wybucha, rozrzucając szkodliwy dla organizmu pył. Wybuch nie rani przeciwnika, ale sprawia, że ma mdłości. Opaska ninja. Opaska jest podstawową bronią ninja. Każdy shinobi nosi ją na swoim ciele, nie służy ona jednak do ochrony ciała, jak się wydaje. Opaska potrzebna jest wyłącznie do kozaczenia, chwalenia się i daje plus 5 z morali oraz plus 10 do lansu. Nosząc opaskę daje znać innym, że ukończyłeś już akademię i jesteś taki silny ninja. Niektórzy ninja noszą ją w charakterze ozdoby na nodze, szyi, na dupie i na innych częściach ciała. Lalka. Niektórzy lubią machać sznurkami. Ta broń służy do zdenerwowania przeciwnika ruszającym się pajacykiem. Oprócz tego marionetki posiadają też śmiertelne, groźne bronie ninja, jednak zwraca uwagę jedynie na wygląd wkurzającej lalki. Gunbai, czyli wielki wachlarz używany przez niewolników w czasach starożytnego Egiptu do wachlowania Kleopatry. Mianowicie, tutejsi ninja używają go po to, żeby stworzyć wielką falę wiatru, która otrąca przeciwnika na kilkanaście metrów. To było na tyle w dzisiejszym filmiku. Komentujcie, subskrybujcie, wbijajcie Facebooka i tak dalej. Cześć, do zobaczenia. Cześć!